połącz parę czarnych punktów, tak, aby ta niebieska linia była osią symetrii. Mamy tutaj czworokąt i ta niebieska prosta ma być osią symetrii dla tego czworokąta. Zacznijmy od tego, co to takiego oś symetrii. Mówiąc potocznie, to taka prosta, która dzieli rysunek na dwie części odbite względem tej linii. W matematyce mówimy, że one są przystające. Na przykład możesz sobie wyobrazić, że taka linia to tafla jeziora i w niej odbija się figura, albo to jest lusterko, w którym oglądasz część figury. Jak sprawdzić, czy to będzie oś symetrii? Najpierw spróbujmy ustalić jakieś dwa punkty, na przykład te. Czy to będzie oś symetrii? Żeby to sprawdzić, musisz zaznaczyć jakiś punkt, który chcesz zobaczyć, czy jest odbity względem tej osi. Patrzymy na ten punkt. Schodzimy prostopadle do tej niebieskiej prostej. Prostopadle i w takiej samej odległości ten punkt musi być odbity po drugiej stronie, czyli idę dalej tą linią prostą i gdzieś w tym miejscu powinien być punkt odbity do punktu O. Nie ma takiego punktu, więc to na pewno nie będzie oś symetrii. Nawet widać, że te dwie części są różne. Tu mamy trójkąt, a tu mamy czworokąt. Powstały przez podzielenie tą osią symetrii figury. Ta niebieska prosta nie jest osią symetrii. Spójrzmy w inny sposób. Tutaj i tutaj. Czy to będzie oś symetrii? Czy te dwie części są przystające, są odbite względem siebie? Wyobraź sobie, że to jest tafla jeziora. Czy jest możliwe, że coś takiego zobaczysz w tafli jeziora? Tak, jest to możliwe. Ta część na dole jest dokładnie taka sama jak ta część na górze. Jest odbita względem osi symetrii. Zatem będzie to oś symetrii. Przejdźmy dalej. Teraz, mając do dyspozycji te dwa odcinki, ten i ten, musimy tak dokończyć rysunek, aby ta różowa prosta była osią symetrii dla naszego czworokąta. Tutaj mamy w tej chwili zaznaczone dwa boki i teraz muszę zrobić kolejne dwa boki, więc sobie wstawię te wierzchołki, wiem, że gdzieś tutaj te boki muszą być. Przypominam, że oś symetrii odbija, to jest takie lusterko albo taka tafla jeziora. Zatem, czy tutaj będzie to oś symetrii? Czy ta część po lewej stronie jest taka jak po prawej? Chyba widać od razu, że nie. Przejdźmy dalej, na przykład tutaj. Czy ta część będzie taka sama jak ta część? Nawet widać na oko, że nie, że tu jest więcej, tu jest mniej. Nawet nie musimy sprawdzać punktów. Tutaj. Tu już wygląda lepiej, ale jeszcze upewnijmy się, jakby to wyglądało tutaj. No tutaj myślę, że już widzisz, że to jest za mały ten fragment. Czyli tutaj, jak wstawimy te boki, ten wierzchołek zrobimy, to będzie oś symetrii tego czworokąta. Widzisz, ta część jest odbita względem tej osi. Ten punkt znajduje się dokładnie w takiej samej odległości od osi tutaj, od różowej linii, od osi symetrii, tak samo jak ten punkt tutaj. Zachęcam Cię do rozwiązania podobnych ćwiczeń w serwisie Khan Academy.